powrocie z wycieczki kamperem zaczęło do mnie docierać brutalnie, że powrót się zbliża. I tak nagrywałem o wiele mniej, bo chciałem sobie po prostu pochillować w moim ukochanym kraju. Przez kolejne 3 dni odwiedziłem natomiast 2 miejsca, które chciałbym Wam dziś pokazać. Pierwszym z nich są tarasy przy budynku Urzędu Miasta Toshima, na których to posadzona jest roślinność, która porastała tereny obecnego miasta Toshima, który wchodzi w skład Tokio, zanim zabudowy wjechały na dobre. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Ikebukuro City Hall, czyli po prostu budynku miejskim, taki urząd miasta? Toshima w zasadzie, nie Ikebukuro, tylko Toshima, bo samo Tokio dzieli się również na takich kilka miast, jak Shinjuku chyba, Toshima i tak dalej. I Damian sobie załatwia sprawy urzędowe, a ja postanowiłem skorzystać z tego, że jest tutaj bardzo fajny taras. To jest w ogóle fajny patent, bo na tym tarasie macie kilka pięter, po których możecie sobie chodzić i każde z tych pięter i jakby odpowiada za jakąś tam wysokość nad poziomem morza, jeżeli chodzi o naturalną roślinność. I na samej górze była taka tabliczka, że postanowili zbudować to jako taka spuściznę, żeby zachować te gatunki, żeby ludzie mogli sobie przychodzić i zobaczyć, jak to tutaj wyglądało wcześniej, zanim w ogóle urbanizacja wjechała. I tak dalej, i tak dalej. Ławeczek żadnych nie ma, więc pochillować nie pochillujecie, ale całkiem spoko miejsce. I kolejną ciekawostką jest to, że tutaj w ogóle ten City Hall został wybudowany na drewnie chyba znalezionym po szkole. Czy fragmenty drewna były użyte do tego ogrodu, czy do budowy tego budynku po szkole jakiejś tam, która tutaj kiedyś... była. Fajnie, wracamy na górę, bo tam jeszcze jest fajny widok na Shinjuku i na... widziałem Tokyo Skytree nawet, ale teraz chyba już zaszło za chmury. Nieco oddalone Tokyo Skytree, czyli wieża widokowa, na której możemy oglądać Tokio z wysokości 450 metrów. Ci, co oglądali mój poprzedni wyjazd do Japonii, widzieli, jak małe budynki się stamtąd wydają. No dobra, słuchajcie, jednak jest miejsce do wychillowania, ale na 10 piętrze. Nie zauważyłem, że to są ławki betonowe i można sobie na nich przysiąść. Słuchajcie, jakaś parasolka wyzionęła ducha i została pozostawiona na pastwę losu pod budką telefoniczną. O, taki sklep sake. Zdarza się i tak. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Za chwilę nastąpi zmiana obiektywu, bo ten jest taki trochę za ciężki. Słuchajcie, nie ma to jak być już w jednym miejscu trzeci raz, bo wyczytałem w internecie, że są tutaj również hortensje. I jak się okazuje, jest cała olejka, tylko źle szukałem.
Więc dzisiaj przyjechałem sobie ponagrywać hortensję. Gimbal się składa właśnie, całe szczęście. Odkąd mam tego quick release, to jest dość szybki proces. Dobra, czekajcie chwilę. Okidoki, powróciwszy, będziemy się montować na gimbalu teraz właśnie. No i dobra. Jesteśmy. A tutaj macie widok na hortensję. Drugim miejscem, o którym wspominałem na początku odcinka, jest pasaż hortensji przy parku w Odzi. Hortensje w Japonii zwiastują zbliżającą się wtedy porę deszczową. Jest wiele miejsc, gdzie możemy je podziwiać. Jedno z nich znajduje się właśnie przy stacji Odzi. Jest ono nieco mniej popularne od chociażby Kamakury, jednak jak sami widzicie, nadal doświadczyłem tam tłumów. Japonki, jak i Japończycy, mają totalnego fioła na punkcie robienia sobie zdjęć na tle sezonowych kwiatów, czy po prostu samych kwiatów, takich jak właśnie hortensje, słoneczniki, kwiaty wiśni, śliwy czy czerwone liście klonu jesienią. Postanowiłem być trochę jak locals i też poleciałem z kamerą, co nieco dla Was nagrać. No i jak widać, nie jestem sam, bo ludzi jest cała masa, która robi tutaj fotki dzisiaj. Piękna pogoda jest dzisiaj, swoją drogą. Damian pozałatwiał swoje sprawy, ja nagrałem co miałem nagrać i poszliśmy sobie na kolację na sushi. Na dziś to tyle, a jutro odcinek z dnia, który był najbardziej melanżowym dniem całego wyjazdu. Oni tutaj do wszystkiego muszą walić tony cukru, to jest po prostu niesamowite w tym kraju. A i tak są szybni, nie? Stoimy sobie tutaj w takim miejscu, w takiej miejscówce. Monopolowy sklep. Monopolowy sklep, degustacja sake. 800, nie, 600. 600 jenów za taki kubek. Za taki kubek, to jest ile? 18 zł. Co się rozliczyłem? Jak kończyłem podstawówkę, a nie matematykę. No ile to jest? No setka taka, nie? No, setka. Nie, no to będzie 150, 200. Także wasze zdrowie, kochani.